Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Zobaczcie, co mam w swoich rękach. Udało mi się pożyczyć na bardzo niewielką chwilę RTX-a 3080. Wpadł do mnie Kamil. Nagrywaliśmy akurat inny materiał, który będziecie mogli zobaczyć na Morele TV i powiedział, że będzie mi mógł zostawić na jeden dzień, żebym sobie mógł przeprowadzić testy. Dzięki. Nie ma za co. Chciałbym uprzedzić cię. Dzięki. Many minutes later. Oj tak, nocka zarwana, ale było warto. Udało mi się sprawdzić gry i kilka programów, także jej, udało się. Dzięki jeszcze raz, Kamil, że pożyczyłeś mi kartę. Niestety póki co dostępność RTX-ów jest bardzo ograniczona. No i tych modeli referencyjnych, także niereferencyjnych, ale nie wchodźmy w to na razie, skupmy się na samej karcie. W nowych kartach mamy architekturę Ampere. Jest to rozwinięcie oczywiście architektury Turinga. Co najważniejsze w przypadku tej generacji, mamy tutaj dwa razy więcej rdzeni RT, mamy dwa razy więcej rdzeni Tensor, a także całe jednostki cieniujące również dostały porządnego kopa. Z nowości mamy tutaj 10 GB pamięci GDDR6X. Uwaga, ten X tutaj jest bardzo ważny. Ogólnie czy 10 GB RAM-u jest wystarczające, podyskutujemy sobie później w dalszej części tego materiału, a teraz chciałbym jeszcze powiedzieć dwa słowa na temat wyglądu. Gdy zobaczyłem pierwsze przecieki kart RTX, nie mogłem uwierzyć, że finalnie będą one rzeczywiście wyglądały w ten sposób. No ale hej, Nvidia nas zaskoczyła i faktycznie wyglądają jak wyglądają i wyglądają super. O ile po zdjęciach może nie wygląda, że ta karta jest jakaś super, powiem wam, gdy trzyma się ją w rękach, to jest coś niesamowitego, coś w ogóle totalnie inne podejście do tworzenia chłodzenia, ponieważ jest to taka hybryda blowera i hybryda open design, więc no, jest to bardzo ciekawe doświadczenie, gdy trzymamy tą kartę. A także ciekawe jest to, że karta bardzo dobrze się chłodzi i w moich testach ona osiągała taki pik temperaturowy podczas gier około 77 stopni, więc jest to spoko, bo karta jest naprawdę rewelacyjnie cicha. I też pojawiały się obawy, czy karta nie dogrzewa za bardzo procesora, ale Kamil sprawdził to na Morele TV niedawno i okazuje się, że praktycznie żadnych różnic nie ma. No i też jedna rzecz, która wywołała troszeczkę małą panikę, mianowicie inne złącze do zasilania, 12-pinowe, coś czego nie widzieliśmy wcześniej i wszyscy patrząc po tych przeciekach było takie, o nie, coś tu jest nie tak, coś tu jest zmienione. Ale tak, nie musicie na pewno wymieniać zasilacza, przejściówka jest w zestawie, a karty niereferencyjne od innych producentów będą miały, z tego co wiem, złącze 8-pinowe, znaczy dwa złącza 8-pinowe, więc także bez paniki, będzie dobrze. Jako platformę testową wybrałem i5 10 generacji, 10600K. I tutaj spokojnie uspokajam na moment. Dysponuję także procesorem Ryzen 3700X, ale z takich moich wewnętrznych testów no wynika z tego, że i5 i tak jest szybsza, zwłaszcza w rozdzielczościach Full HD. Zresztą kupowanie RTX-a 3080 do rozdzielczości Full HD moim zdaniem trochę mija się z celem, chyba że faktycznie jesteście pro playerem i chcecie wyciskać max FPS-ów. Jednakże w rozdzielczościach 1440p, a zwłaszcza 4K, procesor ma marginalne znaczenie. Zresztą, jaki procesor do RTX-a 3080? Z Kamilem będziemy testowali na Morele TV, tak więc możecie zasubskrybować, żeby nie przegapić. Ja będę ciorał procki AMD, Kamil będzie ciorał Intele i złączymy wam to wszystko w jeden film i będziemy mieli finalną odpowiedź, jaki procesor do RTX-a się nadaje. Dobra, no to chyba wszystkie te takie wstępne rzeczy mamy z głowy, to zobaczcie jeszcze sobie, jakich części użyłem do tego dzisiejszego materiału. No i nie przedłużając dalej, lecimy z testami w grach, bo pewnie wszyscy na to czekacie. Zacznijmy sobie od Assassin's Creed Odyssey. Na ustawieniach ultra wysokich, no widać tutaj, że rzeczywiście RTX 3080 dostaje kopa, chociaż ten kop nie jest dokładnie dwa razy wyższy, tak jak było to zapowiadane na prezentacji. Wynika to głównie z tego, że ten dwa razy większy kop jest zauważalny w grach, które wykorzystują ray tracing, czego bardzo dobrym przykładem będzie kolejna gra, czyli Control. W Control rzeczywiście możemy zobaczyć prawie dwa razy większy wzrost wydajności i cieszy to rzeczywiście, że Nvidia nie ściemniała nam na swoich wewnętrznych prezentacjach. Zdecydowałem się także przeprowadzić testy z DLSS, natomiast
zamiast w dwóch rozdzielczościach, ponieważ uważam, że DLSS w przypadku Full HD no, ma bardzo mało sensu. Kolejna gra, troszeczkę memiczna, aczkolwiek CSGO wiadomo, że będzie bottleneckiem tutaj najbardziej procesor, jednakże w rozdzielczości 4K możemy zauważyć faktyczny przyrost ilości FPS-ów. No i różnica pomiędzy 1440p również jest bardzo mała w przypadku 2080 z dopisem Ti. Dalej mamy Death Stranding i tutaj rzeczywiście RTX 3080 odjeżdża nam w siną dal, im wyższa jest rozdzielczość, więc tutaj jest naprawdę to całkiem niezły pokaz mocy. No i oczywiście sprawdziłem również DLSS, bo również ta gra go obsługuje. No i w przypadku rozdzielczości 4K widzimy również odjazd, gdy procesor nie jest wąskim gardłem. Dalej mamy Doom Eternal, który operuje na wulkanie. No i tutaj również widzimy przyrosty wydajności. To w sumie niespodzianką być nie powinno. No i przechodzimy płynnie do Metro Exodus. Widzimy tutaj wyraźny przyrost mocy w stosunku do 2080, a także i 2080 Ti. Need for Speed Heat, zwłaszcza na niskich rozdzielczościach, stosunkowo mocno żyłuje procesor, tak więc tutaj w rozdzielczości Full HD, a także 1440p, no przyrosty nie są jakieś duże. Jednakże w przypadku 4K widzimy tutaj czarno na białym, o ile bardziej pręży muskuły RTX 3080. Red Dead Redemption 2, absolutnie wszystko wymaksowane. Tutaj bez najmniejszego problemu RTX również pokazuje swoją moc. Mamy 20 FPS-ów więcej w stosunku do RTX-a 2080 Super, więc śmiało możemy powiedzieć, że RDR 2 jest grywalne w 60 klatkach na maksymalnych ustawieniach z wybraniem tej karty. Shadow of the Tomb Raider, oczywiście z włączonym ray tracingiem, tutaj bardzo, bardzo duży odjazd w stosunku do 2080. Widać, ta gra bardzo dobrze skaruje się z tą architekturą. W przypadku DLSS-a widać również konkretne przyrosty wydajności, więc w 4K, nawet z wyłączonym DLSS-em, jesteśmy w stanie cieszyć się Tomb Raiderem, czyli mamy praktycznie dwa razy większy skok wydajności. Czy Wiedźmin 3 najlepszy? Wiadomo, że tak. No i tutaj zdecydowałem się wybrać jako miejscówkę Nowigrad. No i bez niespodzianek oczywiście na rozdzielczości Full HD bottleneckiem będzie tutaj procesor. W przypadku 1440p twoje możliwości pokazuje RTX 3080, no i w 4K również widać dość sporą różnicę w wydajności. No i nasze zestawienie skończymy Wolfensteinem i Youngblood, który na rozdzielczości 4K zwłaszcza pokazuje swoje pazury, no i z DLSS-em to już w ogóle jest totalny odjazd. Tak więc tyle gier udało mi się przetestować. Wiem, że może niektórzy z Was liczyli na Fortnite'a, tudzież Minecraft'a z RTX-em, ale tak jak mówiłem, miałem naprawdę bardzo niedużo czasu, żeby to sprawdzić. Nie byłbym sobą, gdybym również nie sprawdził tych kart w Blenderze. O, i tutaj w stosunku do 2080 to 3080 po prostu leci na księżyc. Jeżeli ktoś z Was korzysta bardzo dużo z Blendera i wykorzystuje OptiX, no to możemy tutaj liczyć na praktycznie dwa razy szybsze czasy renderu obrazków w Blenderze. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nie zauważyłem żadnych przyrostów, jeżeli chodzi o NVENC i renderowanie materiału Full HD czy 4K w DaVinci Resolve. Ogólnie rzecz biorąc, Nvidia nic nie wspomina na swojej prezentacji, że encoder został ulepszony, więc może po prostu nie został ulepszony lub wymagana jest jakaś łatka do programu, żeby skorzystać z dodatkowej mocy. Tego jeszcze nie wiem, na pewno jeżeli chodzi o wydania dla twórców, czyli szczegółowe sprawdzenie Blendera, szczegółowe sprawdzenie Adobe Premiere, DaVinci Resolve, na pewno będę robił za jakiś czas na Morele TV z kodekami H264 i ProRes, więc jeżeli kogoś to interesuje, to morelki. Dobra, no i tak kończymy nasze podsumowanie. Chciałbym tutaj poruszyć jeszcze kwestię PCI Express 4.0. Ja nie testowałem z uwagi na to, że miałem czasu konfiguracji z Ryzenem i jak karta zachowuje się w stosunku PCI Express 3.0 a 4.0. Z testów Kamila wiem, że to jest bardzo mała różnica, więc po prostu nie chciałem tracić na to czasu. Wolałem skupić się na większej ilości gier w zwykłym zestawieniu. Myślę, że jeżeli chodzi o PCI Express 4.0, faktyczne różnice mogą być odczuwalne w przypadku mocniejszej karty, czyli 3090, no ale to oczywiście sprawdzimy jeszcze za jakiś czas. Tak, no i chciałbym również porozmawiać o wadach amperek, bo tak się akurat złożyło, że znalazłem dwie w mojej opinii. Pierwsza to jest ilość VRAMu, 10 GB.
Moim zdaniem to trochę mało, bo chciałbym przypomnieć, że GTX 1080 Ti, który miał premierę ile? 5 lat temu? Miał 11 GB VRAM-u. Radeon 7, który miał premierę 2 lata temu, miał 16 GB VRAM-u i była to też super szybka pamięć HBM2. Tutaj jasne, mamy ten GDDR6X, który ma super przepustowość, co nie zmienia faktu, że jest to trochę mało. I odpowiadając na pytanie, czy jakiekolwiek gry są w stanie tyle zeżreć, odpowiadam tak, już teraz są gry, które są w stanie zeżreć 10 GB RAM-u. Przykład Shadow of the Tomb Raider, który na ustawieniach 4K wciąga 9,7 GB RAM-u. A przypominam, że jest to gra sprzed 2 lat. Auć. Tak samo zresztą jest w przypadku Crysis Remastered. Tam również ta gra jest w stanie na rozdzielczości mniejszej niż 4K zeżreć prawie 10 GB RAM-u. No nie wiem czy tylko ja, ale mam wrażenie, że płacąc ponad 3000 zł za kartę graficzną, chciałoby się mieć ten taki bufor bezpieczeństwa, chciałoby się powiedzieć, bo jeżeli już teraz są gry, które są w stanie zeżreć tyle VRAM-u, no to co będzie za rok, co będzie za 2 lata? Moim zdaniem wielka szkoda, że Nvidia nie pokusiła się chociażby o też taką dziwną liczbę jak 12 GB RAM-u, no bo wtedy by można było powiedzieć, że hej, mamy więcej niż 2080 Ti i 1080 Ti, a tak to jest mniej. Jasne, 1 giga w te czy we w te, no ale wyglądałoby to po prostu lepiej. W ogóle idealnie to by było 16 giga VRAM-u. Na całe szczęście jednak okazuje się, że karty niereferencyjne będą mogły być wyposażone właśnie w 20 GB VRAM-u. Ale znowu 20 GB VRAM-u to też jest trochę taka liczba z tyłka i znowu trochę za dużo mam wrażenie. No ale mniejsza z tym. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. No i drugą wadą, jaką znalazłem, to są piszczące cewki. W przypadku RTX-ów serii 2000 był to problem notoryczny. Praktycznie każdy egzemplarz, który testowałem, miał piszczące cewki. Z tym, że no piszczały one zwykle dość cicho. Natomiast w tym egzemplarzu, który pożyczyłem od Kamila, a zresztą sami posłuchajcie. Okej, tutaj jest mikrofonik, myszka. I słuchajcie tych cewek. No brzmi to trochę jakbym się łączył z modemem. Może to jest kwestia mojego zasilacza, że niespecjalnie lubi się z tą kartą, ale na pewno będę się bardziej przyglądał cewkom w przypadku modeli niereferencyjnych. No, to w sumie chyba tyle z takich wad, co mi się rzuciły przez w sumie, no nie wiem, jedną noc testów, tak na szybko, żebym powiedział. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki, to brakuje w przypadku 3080 złącza NVLink. Czyli możemy już prawie powiedzieć, że SLI umiera. Zresztą pokazałem to już jakiś czas temu na przykładzie dwóch GTX-ów 970, że po prostu no, mało gier to wspiera tak czy siak, więc Nvidia również chyba stwierdziła, że nie ma sensu w ogóle tego dokładać. 3090 będzie miała złącze NVLink, jednakże no, 3090 to jest w ogóle trochę inne zastosowanie, prawdopodobnie w jakichś symulatorach będzie wykorzystywana, więc tam NVLink jak najbardziej się przyda. Z nowości, które obsługują te RTX-y, mamy na przykład Nvidia Reflex, który eliminuje kolejkę renderowania, co pomoże na pewno pro playerom w grach. Tutaj dokładnie jeszcze tego nie testowałem, bo nie mamy odpowiednich narzędzi, żeby zmierzyć tą latencję. Tak subiektywnie wydaje mi się, że jakaś tam pyci różnica jest. Są już teraz gry, które to wykorzystują, przykładowo Valorant czy Fortnite. A także w przypadku dla twórców mamy Nvidia Broadcast i Nvidia Studio, które przykładowo pozwala nam dynamicznie wycinać całe tło za nami, więc streamerzy będą zadowoleni, bo nie będą musieli korzystać z green screena. I ja się tym trochę pobawiłem na prezentacji, i było to świetne i działa to fantastycznie i już teraz możecie to pobrać i działa to nawet na RTX-ach z serii 2000. Więc taki jest to ten mój szybki test RTX-a 3080. Trochę żałuję, że nie miałem go dłużej, żeby pobawić się takimi rzeczami jak krzywe wentylatorów, żeby sprawdzić, czy można jakoś dodatkowo tą kartę schłodzić bez zwiększania hałasu i tak dalej. Myślę, że to tego typu zabawy i bardziej wnikliwe testy w większej ilości gier zostawimy sobie w przypadku kart niereferencyjnych. Myślę, że przynajmniej jednego niereferenta wezmę na testy, żeby zobaczyć jak to wygląda. Dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli są jakieś gry, które chcielibyście, żebym jeszcze sprawdził w przyszłości, gdy będę testował niereferenty, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. No i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!